się jako wy, nie jako aktorzy i będziecie z tego rozliczani. Jako mówcy nie wiem, będziecie słuchali, ale jako prezesi na pewno będziecie rozliczani. Macie do dyspozycji zespół. Jest cały czas. Jest sytuacja, którą zostaliście. Zatem kombinacji, które może się tam zdarzyć, jest nieskończona ilość. Klub może być młody, klub może już być na etapie średniego rozwoju, może być bardzo dojrzały, może być to klub zamknięty, korporacyjny. Możliwości jest wiele. O tych możliwościach mówić nie mogę. Z nimi się zmierzycie. Metod rozwiązania tego wszystkiego jest jeszcze więcej. Więc o czym możemy mówić przez 30 minut, które nam zostały? O pryncypie. Możemy tylko powiedzieć o zasadach. Jakie zasady pomogą wam przetrwać i cieszyć się tą funkcją? Podzieliłam to na trzy części. Wydaje mi się, że w klubie są people, process and performance. Albo, żeby było tak inaczej, populizm, prywatne sprawy i propaganda. Ludzie tworzą klub. To jest największa grupa, którą macie. To jest obszar, który pokrywa procesy i pokrywa performance. To, jak klub działa, jak ludzie są najmniej, jest de facto przykryte przed tym, że ciągle macie do czynienia z ludźmi. I ludzie są w tym najważniejsi i oni sprawiają, że tych konstelacji, o których mówiłam wcześniej, jak klub, jaki klub jest, na jakim etapie, jest nieskończona ilość. I ta część jest najtrudniej wykonana. Wymaga umiejętności miękkich. Musicie dotrzeć do sedna siebie i wiedzieć, jakimi jesteście ludźmi. Skoro ja jestem postrzegana jako czarna wdowa Toastmasters, mogę sobie pozwolić na pewne elementy, na które inna osoba raczej nie może sobie pozwolić, byłoby to źle postrzegane. W związku z tym, jeśli ja będę wam teraz coś mówić przez pryzmat moich własnych doświadczeń, musicie wiedzieć, że to jest mój filtr. Ja nie mogę wam powiedzieć, co wy macie zrobić. Wy musicie dotrzeć do siebie i do swojej własnej metody, jak komunikować się z ludźmi. Natomiast powiem wam, że procesy, mimo że są najmniejsze, bez nich klub nie działa właściwie. I dlatego o procesach chciałabym trochę opowiedzieć, bo tu jest dużo pułapek. I o performance powiemy sobie trochę na końcu, ponieważ to ma wpływ na waszą funkcję, więc jesteście odpowiedzialni za to, jak klub wygląda na tym. Jak klub jest postrzegany przez area gubernatora, czy gubernatora, kto będzie chciał w naszym klubie być? I jaka będzie w tym klubie atmosfera? To wszystko zawsze się w performance, czyli w tym, jak klub sobie radzi. Więc procesy, bo uważam, że tu jest najwięcej pułapek, a chciałabym, żebyście wyszli z jakimś przeświadczeniem, co ja mam robić jako prezes, za co jestem odpowiedzialny i co zrobić, żeby nie polecić. Nie wiem, czy już większość z was wstała, ale zakładam, że tak. Czy jest ktoś, kto jest w kadencji półrocznej? Teraz rozpoczął? Okej, okay. Kilka osób, większość jest w kadencji rocznej. Więc to zdarza. Wiesz, do skrzynki. I pewnego dnia dostajesz kopertę. To co was. Zaglądasz do środka, to nie jest materiał. Dostajesz handbook. Sprawdzę. Ojej, teraz. Zadania prezesa. Strona 22. No i zabieraj. Rozpocznij spotkanie.
pomoc dla klubu. Distinguished Club Program, tak, skąpite Distinguished Club Program. I Lead and Guide. I tu jest całe szerokie pole do pomocy. Teraz, jakie powstaje ryzyko? Mówisz sobie, no tak, ja mam być na spotkaniach, czyli pełnię funkcję reprezentacyjną. Jestem szefem. Nie będę powiedział, że być świetnym mówcą. Czy prezes musi być świetnym mówcą? Nie. Być powinien. Dobrze, żeby przydało się. Przydałoby się. Ale nie musi. Ale kto zostaje wybranym prezesem przecież? Dobry mózg. Osoba, którą najbardziej lubię. Moim zdaniem lider. Jeżeli się wytworzy z wewnątrz klubu lider, powiedzcie lidera, to jest lider. Osoba o dużym zaufaniu. W różnych klubach różne osoby zostają prezesami. Przeszło o dużym zaangażowaniu. No dobra, nie ja. No właśnie, zobaczcie, ile jest możliwości. Takie osoby będą pełnić funkcję prezesa z różnym doświadczeniem, z różnym bagażem własnych doświadczeń, z różnym podejściem, jak tę funkcję pełnić. I teraz są osoby, które przyjdą, ja jestem głównie o otwieraniu spotkań, ja jestem świetnym mówcą, ja jestem do tego, żeby inspirować innych i świecić przykładem. A od innych rzeczy mam pozostałe funkcje do rządu. Inna osoba podejdzie do tego w sposób bardzo mechaniczny. Nie będzie w stanie inspirować. Powie, ja nie muszę być świetnym mówcą, nawet nie muszę się w ogóle rozwijać jako mówca, ponieważ ja mam zarządzać grupą. I wydaje mi się, że te obrazy trzeba nałożyć, bo co się dzieje, gdy mamy osobę, która jest prezesem, ale nie interesuje się sobą pozostałą osobą? Odpowiedzmy na początku. Jeśli coś w klubie nie działa, odpowiedzialność to na nas. Nie możecie od tego umyć rąk. Dlatego powinniście wiedzieć, jakie są podstawowe procesy i jakie zadania pojawią się w kalendarzu. I chciałabym, żebyście, jak dostaliście te podręczniki, żebyście się zapoznali ze stroną 18, ponieważ ona pokazuje kalendarz. Jednak jest taki, że jeśli widzicie jakieś wydarzenie, że ma się zdarzyć w marcu, to ono się powinno pojawić na spotkaniu zarządu w styczniu, 2 miesiące wcześniej. To jest przewidywanie i jest planowanie. Na tę mapę powinniście nanieść od razu z góry wydarzenia, które są w waszym klubie. Urodziny klubu, kiedy chcielibyście zrobić demo. Wszystkie inne elementy, które mają wpływ na to, co się wydarzy w kalendarzu. I 2 miesiące wcześniej na zarządzie wy powinniście ten temat wprowadzić na agendę, przedyskutować i spróbować znaleźć lidera. Tym sposobem nie będziecie zaskoczeni. Miesiąc przed czasem jest za mało. Kluby są na przykład zaskakiwane tym, że jest wyznaczona data konkursu i też trzeba szybko ustalić datę konkursu. Jeszcze nie zostały ogłoszone daty konkursu. Niektóre kluby już wiedzą, kiedy odbędzie się konkurs. Przewidziano, zaplanowano i już jest osoba, która się tym zajmuje. Więc zachęcam Was do takiego podejścia. Wybory zarządu. Bardzo ważna rzecz, którą musicie zrobić. Do 15 maja trzeba mieć wyznaczoną datę. Więc warto pomyśleć o tym już wcześniej. I w pierwszej połowie czerwca muszą być wybory najwcześniej, najpóźniej. I trzeba zgłosić listę. I to jest coś, co się dzieje bardzo często, że kluby nie zgłaszają listy. I nie znam dokładnie systemu, co się dzieje. Słyszałam, że z dniem zakończenia kadencji zostaje wyłączony dostęp osobom, które były w poprzedniej kadencji. A osoby z nowej kadencji nie zostały zgłoszone, więc po prostu na nie. I tu jest jedna wielka pułapka. Jakie są systemy do zgłaszania zarządu? Gdzie się znajduje? Lab Central. Na stronie Toastmasters.org.
Nie easy speak. Pisanie do easy speaka nic nie daje. Jak ci ludzie pisują do easy speaka, są szczęśliwi. Nie. Easy speak jest narzędziem wyłącznie wewnętrznym. Dla klubu, dla znalezienia innych klubów, dla komunikacji, dla ustalania spotkań, nie służy temu, aby rejestrować członków i aby spłaszczać kadencję. Do tego służy klasenka. I z tym należy się zaznajomić. Proces, który ma bardzo duży wpływ na prezesa, ponieważ jak myślimy, są ludzie, tacy są ludzie w klubie. Są tacy, którzy są w klubie, którzy jeszcze nie są w klubie, którzy już nie są w klubie. I to wszystko musi być gdzieś odzwierciedlone. I najczęściej to dobrze funkcjonuje, jeśli szukamy nie speak, to dobrze funkcjonuje, jeśli speak zaczął działać i tam dokonują się zmiany. Ale jeśli nie ma tego prowadzonego do Toastmasters Sport, to się nie wydarzyło. Dopiero tam pojawiają się zmiany. I najważniejszym elementem jest transfer z właśnie gościa na członka, ponieważ tu pojawia się pułapka. Gość przychodzi do klubu, jest obsługiwany przez wiceprezesa do spraw członkowskich, przyjmowana jest aplikacja, osoba robi wkład. Wkładka jest już u skarbnika. W związku z tym już mamy ten rozdźwięk, skarbnik ma inną informację niż ma członkowski, członkowskich, który dostał aplikację. Więc muszą się wymienić w jakiś sposób tą informację. Teraz, żeby zarejestrować nowego członka, ten, który dostał składkę, może zarejestrować tę osobę, czyli skarbnik, Toastmasters, może zarejestrować do wiceprezesa spraw członkowskich. Ale jeśli to nie zostanie wyjaśnione, to może się zdarzyć, że nikt nie zarejestruje. I takie sytuacje mogą wystąpić, to jest realne zagrożenie. I jaki jest efekt? Osoba, która nie jest zgłoszona do każdej się opóźnienia zgłoszenia nowego członka do klubu, spowoduje, że no, nie są wysłane na przykład podręczniki. Oczywiście nie ma też, tak, nie ma też żadnych innych praw, nie może głosować. Osoba, która przychodzi do klubu, najczęściej nie wie, że powinna dostać dostęp do Toastmasters Sport. I miał konkurs, oczywiście, tak. A dopiero tę informację dostaje, gdy jest zarejestrowana. W związku z tym widzi opóźnienie, że ona jest świadoma tego opóźnienia, że jest przyjście wcześniej. I że to ma wpływ na podręcznik. Dlaczego też Toastmasters Sport się czytaje? Nie wiem, kto był na stronie Toastmasters Sport, żeby tam pośledzić, poprzeglądać, co tam się dzieje. Nie wszyscy. Zachęcam Was do zapoznania się z tym, ponieważ tam są materiały, które są darmowe. Już przygotowane przez Toastmasters, z których można korzystać. Można kupić sobie niektóre podręczniki za darmo w formie elektronicznej. Więc jest to szerokie pole do eksploracji. Osoby, które są w klubie, bardzo często wchodzą tam i szukają. Dobrze, abyście Wy jako prezes też wiedzieli, że takie narzędzie jest. U goście, no, będą przychodzić do Was. Członkowie będą przychodzić do Was, aby się pytać. Wy jesteście skarbnicą wiedzy dla nich. Nie możecie, moim zdaniem, powiedzieć, że ja nic o tym nie wiem, to nic pytaj tamtego. Wydaje się, że musicie dać jakiś początek tej osobie, jakiś wkład pierwszy, że ona ma punkt zahaczenia. Ona wtedy może zdecydować, czy ona idzie dalej do kolejnej osoby, aby ten temat zgłębiać, czy też próbuje sama go od razu eksplorować, sama go odkrywać. No jak już mówicie, że można mieć na stronę Toastmasters Sport i tam poszukać, tam jest taka zakładka, wiele osób dla nich to już jest wystarczająca informacja. Do prezesu ludzie przychodzą z bardzo wieloma pytaniami. I bardzo wieloma inicjatywami. Powinniśmy mieć nową salę. Jakieś pomysły, co można zrobić, gdy powstanie na stronę klubu 1, później drugi, później trzeci. I ta sala jest za mała, moglibyśmy mieć nową salę. Świetnie, zachęcam do jakiejś oferty, propozycji. Zajęcia się tą sprawą. Ja może powiem, jak myśmy to rozwiązali, no myśmy przenieśli z Wazowskiego na Forsy Kolińskiego. Najpierw spotkaliśmy się jako nowy zarząd trzy razy jeszcze przed kadencją, czyli styczniem kadencja, myśmy się spotkali w listopadzie po wyborach. Każdy z członków zarządu dostał zadanie, żeby poszukać czegoś.
Mnie się udała kolejna Sokolnickiego, ale dlatego, bo wszyscy tak siedzimy. I później, jeżeli by nam się to nie udało, chcieliśmy to spuścić jeszcze niżej czy na wątku. Ale w ramach zarządu nam się udało. No właśnie, czasami się uda w ramach zarządu, a czasami nie. I tu też trzeba, wydaje mi się, być ostrożnym w komunikacie, który jest wysyłany. Bo nie jesteście sami. Spotkania zarządu służą wymianie informacji. I ta informacja bardzo często nie jest kompletna. Bo spotkania są od czasu do czasu. I nie da się wszystkiego przedyskutować. Więc warto byłoby mieć jakieś narzędzie do komunikacji w ramach zarządu, także poza spotkaniami zarządu. I stworzyć standard, bo to, że masz narzędzie, to jeszcze nie znaczy, że się pojawią odpowiedzi. Stworzyć jakiś standard, kiedy czekamy na odpowiedź, jak szybko podejmujemy decyzję, co jest pilne, co jest niepilne, aby wszystkie osoby, które są w tym zarządzie, wiedziały, że na przykład mają się do danej informacji ustosunkować. Albo że jest robione głosowanie i głosujemy mailowo. Trzeba takie rzeczy ustalić wcześniej, aby sobie samemu pomóc. Jeśli zostawicie to tak, że rozumiemy, bo to są takie rzeczy, wydaje się zrozumiałe. Jasne, przecież ja napiszę, oni mi odpowiedzą. Rzeczywistość tak nie działa. My wykorzystywaliśmy w grupie Google Docs do takich informacji, grupę Google i można tworzyć też grupę na Facebooku. Tylko kwestia ustalenia standardów, to nie można tworzyć grupę na Facebooku, jak uważasz, że to nie jest na Facebooku. Drugi element jest taki, to spotkania zarządu. Ja na przykład organizowałam przez cały czas tabelkę, wszyscy się wpisywali w tabelkę, z trzech terminów zaproponowanych przeze mnie, wybieraliśmy termin, który na który napisało się najwięcej osób. Bardzo dobre rozwiązanie jest, prawdopodobnie ustali sobie z góry, spotkania będą odbywać się co miesiąc, pierwszy wtorek miesiąca. Nie trzeba się zastanawiać, każdy może sobie wpisać w kalendarz wcześniej, wszyscy wiedzą. Kolejna rzecz, czy na zarządzie powinien być tylko zarząd? Zależy, co zarząd robi, strzeli do głowy. Jak ktoś ma na przykład jakiś... Co jest potrzebne? Więc też bądźcie otwarci na to, że nie musicie podejmować decyzji w zamkniętym kręgu. Możecie zaprosić innych do dyskusji, ale możecie mieć też dyskusję zamkniętą. Warto przemyśleć, pomyśleć o tym wcześniej. No i zachęcam Was koniecznie do tego, aby sobie ustalić nadrzędną zasadę, że to ma sprawiać przyjemność. Szanujemy siebie wzajemnie, szanujemy swój własny czas, ale mamy przy tym brzydką noc. Fun. Jak nie ma fanu, nie ma zabawy, ugrzęźnięcie. Klub Toastmasters Leaders był na pewnym etapie klubem najszybciej rosnącym w Europie. Zostaliśmy na dworcu najszybciej rosnących klubów w Europie. Ponad 30 osób przystąpiło do klubu w 3 miesiące. Jeśli nie masz procesu na obsługę 30 osób. Ja bym wezmożliwość. To był plan B, to nie było coś. To był plan B. To są wyzwania, które mogą się pojawić. Gdybyśmy nie przewidzieli tego wcześniej i... O, to była wielka wada, ale zapisali. To byśmy prawdopodobnie tego nie obsłużyli w tamtym czasie. Ja wiem, że to brzmi źle. Ja na tych spotkaniach zarządu wychodzę największą marudę, bo chcę zapisywać proces, proces. Ale jak nie zapiszesz, to nie wiesz. Jakie jest drugie ryzyko? Kolejny zarząd przychodzi, zapiszeczkę i odkrywa koło nowo. Chciałem dodać, bo to jest ważny punkt, myślę, dla prezesów, ja będę o tym mówił jutro, ale gdyby nie to, że Monika tak wspaniałe procesy prowadziła, to by te 30 osób 3 miesiące też się nie pojawiło, bo one nie przyszły znikąd, one przyszły w wyniku czegoś. Po prostu nagle wzrosła liczba gości na spotkaniach i wzrosła konwersja, czyli liczba, procent osób, które stwierdziły, wow, ja wchodzę. Były takie spotkania, że przyszło 10 gości na spotkanie i wszystkich 10 brało aplikację i chciało być członkami klubu. Po jednym spotkaniu. Nikt nie mógł, że jak to przyjdzie jeszcze 7 razy.
Technicznie ten proces został dokładnie opracowany właśnie, że po pierwsze przychodzi aplikacja do prezesa do spraw członkowskich. On przekazuje te informacje do skarbnika. Skarbnik czeka na wpłatę. Jak dostaje wpłatę, już ma informację z aplikacji członkowskiej, rejestruje członka. Po zarejestrowaniu członka natychmiast wysyła informację do całego zarządu, że nowy członek przyszedł. Po co do całego zarządu? Po to, aby jak przychodzi ten gość były, a teraz już członek na pierwsze spotkanie, żeby go się nie spytać, czy co myślisz o przystąpieniu do klubu, on mówi, a ja się właśnie zapisałam, a sorry, ja nic nie wiem, dlatego w zarządzie jestem. No, to ma właśnie zarządek po prostu. Czyli przekazywanie do całego zarządu i teraz tę osobę mamy w Master Sport, mamy w placenta, wiem, że jest członkiem już w książku podręczniki jasne. Trzeba ją założyć, easy speak. To jest kwestia uzgodnienia. Najczęściej VPN zakłada osobę easy. No ale teraz jeszcze pozostaje dodatkowa rzecz. Jak zarząd się komunikuje z wszystkimi członkami w grupie? Można wysłać mailer z easy speaka, tylko tam nie ma historii usłanych mailów. I to jest problematyczne. Te maile też bardzo źle się formatują, szybko wyglądają. Jak jest więcej informacji do przekazania, to się nie sprawdza. I większość klubów, z tego co wiem, korzysta z grupy Google. Klub Plus jest taki, że jest całe archiwum wydarzeń. Można, nowa osoba nawet jak przychodzi, nie musi wszystko pytać, może sobie sama przejrzeć, wejść na grupę i przejrzeć, jaka była wcześniejsza korespondencja. Ale zawsze też możecie wrócić do takich maili, zamiast trzymać się u siebie na skrzynce. Więc jest grupa Google, się przydaje. I tu też jest bardzo ważne, ile osób się komunikuje z klubem. Jeśli klub dostaje 3 informacje w tygodniu, a czasami 3 dziennie, no bo VP Education akurat poszukuje osób do funkcji. Do tego prezes ma do zakomunikowania, że area gubernator do niego zapisał z czymś. No i jeszcze jest jakaś kwestia ogólna klubowa, którą trzeba zakomunikować. No i a w ogóle to jest wydarzenie socjalne, inny klub organizuje. To wiecie, co się z tego robi, no musisz tutaj dać maile, tak? Zatem kompletnie wrażliwość na to. I u nas w jednym takim momencie było, żeby ustalić, że maile są wysyłane raz w tygodniu. Wszyscy oddają informacje do jednej osoby. Ta osoba zbiera informacje i tworzy jednego zbiorczego maila. Tutaj jest taki telefon genialnie, po prostu jest 7 punktów w jednym mailu wysłane i to się bardzo dobrze czyta, zawsze jest łatwo też do tego. Ludzie zaczynają czytać tego maila. Tak, to się rozpoczyna. Tak. Myśmy dyskutowali, jak to zrobić najbardziej efektywnie i Ania Piotrowska, szczególna osoba, ja wymyśliła i powiesiła grupę zamkniętą na Facebooku i wprowadziliśmy pewne reguły. Jeżeli ktoś pisze wątek czy posta, grupa odpowiadamy po kolei w tym temacie. Jeżeli głosujemy na czymś, to wystarczy, że pisze like, to oznacza, że się zgadza z tym stanowiskiem. Nie piszemy elaboratów. Myślę, że to jest dobry pomysł, super, tak. Wspaniała propozycja. Tak, dobrze jest, ale dobrze jest to zakomunikować wcześniej, żeby wszyscy wiedzieli. Tak. Tak, bo no tak to jest. Nam się wydaje, że mamy taką mapę, nasz własny pryzmat patrzenia na rzeczy. Czytałam przykład z wczoraj z Jacka Canfielda, który mówi na spotkaniu, kto chce mieć więcej pieniędzy? Zasnąć. No i bierze osobę z przodu i mówi, no dobrze, daj dolara. A co, wziąłem więcej? No tak, dolara to za mało. No powiedzieli, że chcesz mieć więcej pieniędzy niż miałeś, masz o jednego dolara więcej. To jest założenie, a brak precyzji. Im bardziej się doprecyzujemy w tym przekazie, tym jest lepsza szansa na to, że te informacje będą płynnie przepływać. I też rzecz dodatkowa. Drugi powiedział, że to jest specjalista od zarządzania, że można zarządzać tym, co można mierzyć. A wydaje się, że można mieć atmosferę w klubie? Tak. Chodzi o przyjemność. Właśnie. Czasami nie ma takiego miernika, który widać wprost. Dlatego ja bym odwróciła to założenie Junckera.
Jeśli czymś można zarządzać, a wiemy, że atmosferą można zarządzać w klubie, to na pewno można to zmierzyć. Teraz możesz się zastanowić, jak to zmierzyć. Ludności i procentu członków, którzy przychodzą na spotkanie regularne. Na przykład, doskonały pomysł. Jak jeszcze można zmierzyć? Pytać członków. Można spytać członków, ale to mamy stan wyjściowy. Co potrzebujemy dalej? Spytać po raz drugi, aby się dowiedzieć, jak się zmieniło. Ale musimy być mierni, bo samo dobrze, źle nie działa. Skala od 1 do 5 już jest lepszym wymiarem, ale wtedy musi pytać o konkretne rzeczy. Bo jak ci jest w klubie, jak ci się podoba od 1 do 5, też się nie sprawdzi. Myśmy, bo to były dyskusje wielogodzinne, te spotkania przed nowym wdrożeniem i po prostu wymyśliliśmy i rozesłaliśmy do wszystkich członków klubu ankietę, ale trzech, jeszcze w grudniu. Ankieta była skonstruowana w dwóch dni. Pytania zamknięte tak, nie i komentarze. To nie jest, to wszystko są dobre metody, tylko tu masz, żeby coś zmierzyć, musisz mieć punkt wyjścia. Musi być okres jakiegoś działania i punkt oceny. Musi być jasno zdefiniowane kryteria tam, bo jeśli tam się zdefiniowałeś kryteria, no to już są bezużyteczne. Można mierzyć moim zdaniem też na przykład aktywnością osób w klubie, jak jest łatwo zapełniać funkcje w klubie na spotkaniach. Ile osób zgłasza się na mowę, ile osób idzie na afterparty, ile osób przyjeżdża na pielanie. Ile osób uczestniczy w spotkaniach innych klubów? W Warszawie jest inicjatywa integracji klubów warszawskich. Ile osób chodzi na takie spotkania? Ile osób uczestniczyło w organizacji Kiela? Ile osób zgłosiło się, aby pomóc w organizacji innego wydarzenia, które się dzieje? Jeśli zaczniecie to śledzić, a nie tylko zostawiać to samemu sobie, tamten klub szuka kogoś do pomocy, to chętny niech tam się zgłosi. To już nie będziecie wiedzieć. Może ktoś poszedł i wcale nie daliście mu w tym klubie uznania. No i do atmosfery i do performance. Bardzo doskonale sprawdzają się nagrody. Nagrody wręczane na spotkaniach. Ja wiem, że są kluby, które mają jedną nagrodę. Są takie kluby, które mają zero nagród, bo uważają, że konkurencja jest zdrowa. Przychodzimy tutaj się relaksować, w przyjaznej atmosferze być i nie chcą mieć nagród. Są kluby jak Toastmasters Leaders, które mają trzy nagrody klasyczne, czyli najlepszy mówca, najlepszy ewaluator, najlepsza odpowiedź na gorące pytanie i osobna dodatkowa nagroda, złożona własna nagroda własny znaczek, najlepszy kumar. Słowo dnia. Jeszcze teraz, dokładnie, dobrze. To odpisujcie razie. Jest konkurs do tego na słowo dnia przy przedstawianiu się i też jest bardzo dużo przedstawiania Bisturi, no widzę, że musieliśmy zrezygnować z tego elementu, bo wchodzą dużo osób, ale Bisturi nadal wszyscy się mogą przedstawiać, więc każdy uczestnik spotkania, każdy gość ma swoje 30 sekund, aby się przedstawić i użyć słowa dnia w odpowiedzi na pytanie dnia. I jeszcze lider miesiąca najgorliwszy. Tak, i jeszcze został wprowadzony lider miesiąca. To jest klub, który buduje wewnętrzną konkurencję. Nagrody na każdym spotkaniu. I nagrody są wręczone na każdym spotkaniu. Zawsze wręcza prezes, są robione zdjęcia, jest to robione z dużą pompą. Na początku także spotkanie wręcz są witani nowi członkowie w klubie i są wręczane nagrody edukacyjne. Jeśli ktoś to nagrodę edukacyjną, wręczany jest PIN, przeznaczamy kasę z budżetu na to, aby wręczyć. To sprawia, że nie jest niby nic wielkiego, ale po jakimś czasie ludzie chcą to mieć. I jeśli wam się jeszcze zdarzą mowy, jeśli będziecie inspirować, aby o problemach, które się pojawiają w klubie, tworzyć mowy inspirujące, to macie temat załatwiony. Ja do dziś pamiętam, jak zdarzaliśmy CSPITA z dnia na dzień, zamknęliśmy po prostu Google Docs, w którym wcześniej się osoby zapisywały, wyłączyliśmy, to byśmy przypomnieli, już nie można się zapisać. I w klubie polskojęzycznym będzie listnik na dzień. I jest to pewne wyzwanie, więc stwarza to oczywiście opór głośniejszy lub cichszy w klubie. I wcześniej próbowano to zrobić metodami łagodniejszymi i tworzyło to opór. Słuchano tego oporu, poddawano się. Na etapie prawie 60 osób
już nie było miejsca na delikatne kroki, tylko na drastyczne działania. I jak wdrożyliśmy ten easy speak, to wiecie, co najbardziej pomogło? Mowa inspirująca Piotrka Misiurka, który był wtedy wiceprezesem do spraw edukacji, który opowiadał, jak ciężko mu było, jak był toastmasterem spotkania, zorganizować to spotkanie, bo nagle w ostatniej chwili zaczęły mu się wysypywać osoby. To mówca mówi, że nie może być, to drugi mówca mówi, że nie może być, to funkcyjny nie przyjedzie. I on to przedstawił od strony organizatora spotkania, jak od strony swoich własnych emocji. To świetnie zadziałało. Później my tłumaczyliśmy w jakimś innym projekcie, że prowadzone są równocześnie dwie bazy danych. I ile to wymaga zaangażowania osób, które to robią. I czy no nie chcemy tej osobie pomóc, żeby jednak nie robiła bezsensownej roboty czy bezsensownego systemu w dół. I w tym momencie wszystkie protesty ucichły, no bo nikt nie chce, aby jego kolega siedział faktycznie i robił bezsensowną pracę, bo nawet jak chce, to wstydzi się głośno o tym powiedzieć, nawet kolega. Odwróćcie te role.
nadajcie im właściwy charakter, zostajcie z tego potencjału. Bo ta funkcja ma wysoką rangę. Ona pochodzi właśnie z anglosaskiego sekretary, a nie personal assistant. Także zachęcam Was, musicie z nami się nie odciążać. Teraz pilnować procesu. Co to znaczy pilnować procesu? Wiedzieć. Najpierw ustalić zasadę, jak się komunikować, a później wiedzieć, co ta osoba robi. Bo delegować to nie znaczy zrzucić tej osobie i niech ona to robi. To nie jest delegowanie. Delegowanie to jest jak bycie pilotem w samolocie. Przez cały czas zerkacie na wyświetlacz, jak wygląda sytuacja. I kontrolujecie każdy z elementów. Czyli waszym zadaniem jest zbudować link komunikacyjny do każdej osoby w zarządzie. Objąć to wszystko komunikacją całościowo, raz w ramach grupy, dwa w ramach sposobu komunikacji w tej grupie i trzy ten wizerunek na zewnątrz. Także do klubu i też do area gubernora. Powinien się komunikować z area gubernora. Wykorzystać z tego możliwe potencjały. Były dwa pytania. To jest. You were talking about process communication and so on and drugs related to this. In our case, we had this when we passed the information from the old board to the new board. Basically, the whole board, because of personal issues, excepting for the previous president, quit completely, and we were left with no process, no. Everybody was like, I don't know what to do in my role. Please tell me what to do. I don't know who does this when. They did not look for information by themselves, skipped the LI in Poznań, and afterward we had like 3-4 months of chaos when everybody was like, ryba w swojej szkole. Tak, ryba w swojej szkole. Dlatego trzeba coś zostawić po sobie. Dlatego mówię o tym, żeby napisać. Nawet jak macie opór wewnętrzny, trzeba zapisać. Co się wydarzyło w lider? Zapisaliśmy proces, ale brakowało luki, bo nie mogli się zgadnić do końca z Wimijemem, bo gadać, bo tam przeciągle zmieniały osobę odpowiedzialności, ktoś wybrał kogoś do pomocy. Nie mogli się dogadać, kto będzie wprowadzał, jakby został wprowadzony do centra DAP, kto będzie wprowadzał do Izyskina, ale to jeszcze dosyć szybko złapaliśmy. No ale jeszcze Google Docs, aby grupa Google, aby komunikować się do klubu. Kiedy jest tak, że osoba jest już członkiem, może się zapisać na funkcję, a nie dostaje komunikacji klubowej. Przychodzi na spotkanie i dowiaduje się, że były maile do wszystkich, a nic nie dostał. Ja nic nie dostałam. Więc wszystkie te elementy trzeba uchwycić. Ja na przykład jestem takim nawigatorem, jestem procesowcem, więc taka dygresja, jeśli jesteście dobrzy z czegoś w sposób naturalny, jak jesteście procesowcem, to nie bardziej uważa na ludzi. Jeśli ktoś jest bardzo dobry w komunikacji z ludźmi, to nie bardziej uważa na procesy. Zwróćcie na to uwagę. I ja jako procesowiec na przykład nie chodzę i nie pytam, czy coś zostało wprowadzone, tylko otwieram bazę danych i sprawdzam, czy zgadza lista członków. Jak się nie zgadza lista członków, to natychmiast lecę do tej osoby, a nie słuchajcie, że tam nie działa w tym procesie. Raz, może się zdarzyć. Drugi raz, jak się zdarza, jak się raz, to tylko 3 razy. Teraz jaka jest kwestia? Dokładnie. Jaka jest kwestia? Jak rozwiązujesz problemy? Problemy możesz rozwiązać bezpośrednio z tą osobą. I wtedy nikt się o tym nie dowie. Jest pięknie. A możemy stworzyć przyjazną atmosferę, że uczymy się na swoich własnych błędach. I jak coś tam nie idzie, to komunikujemy. I dyskutujemy w zarządzie. Może w grupie znajdziemy lepsze rozwiązanie. Naturalna tendencja jest taka, aby przemknąć w ten temat, bo zmniejszyć. Związać go po cichu. Można to nazwać zadaniem pod dywan czasami. Ja bardziej wyznaję to, żeby nie bać się mówić o takich sytuacjach, tylko powiedzieć otwarcie, bo nie chodzi o to, żeby robić polowanie na czarownicę. Ale jeśli zrobicie taką sytuację, że to jest zarząd bez zarządu i one robią, co mają robić, a mnie to tak bardzo nie obchodzi, bo każdy tylko wyraża swoją funkcję, no niestety właśnie może to się obrócić. Tak? Mamy powiem, że jesteśmy bardzo po czasie. Znaczy ja mam tylko bardzo kwestię sekretarza, dlatego że zawsze jest
występowania prezesa. Więc wiceprezesem jest tam jest kolejność. Szwedzki wiceprezes do spraw komunikacji, Rolf Szontowski do spraw PR. I to się należy ma. To jest prawa ręka prezesa do pomocy. Chciałabym się zapytać, czy ktoś z Was ma może przetłumaczoną aplikację członkowską? My z tym grupą bankowym, z Bielska Białej, czy tam od roku. I u nas bardzo dużo osób nie mówi po angielsku, więc zobaczymy. Słuchajcie, te kwestie, które dostaliście, tam jest dużo miejsca na dyskusję i na rozważania. Tam będziecie mieli okazję wymienić się tymi doświadczeniami z innymi osobami już po ramach takiej informalnej dyskusji. Ja tylko na koniec chciałabym powiedzieć bardzo ważne słowa Michaela Phelpsa, który zawiązując do tego punktu ostatniego, który dobrze wiecie, że trzeba zadbać o punkty klubu, że nie miałbym medali, gdybym nie miał marzeń. Więc nie celów, bo cele przechodzą, tylko najpierw trzeba mieć wizję, jak ten klub ma wyglądać, co chcielibyście zrobić. To możecie podporządkować cele, a wtedy można myśleć o medalach i dla siebie, i dla klubu, i to, co to będzie działać. Nie chodzi o to, żeby wybierać rozwiązania takie, które zapewniają zwycięstwo. Chodzi o to, aby wybierać takie rozwiązania, które pozwalają się rozwijać. Także dziękuję za uwagę.